Hej, hej, siemano, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, Bartek z tej strony i zapraszam Was na wspomniany, długo oczekiwany update'ik mojego baniaka 300 litrów. Słuchajcie, mamy dzisiaj 23 dzień działalności zbiornika. Tak jak Wam wspominałem na streamie, który odbył się już parę dni temu, miałem troszeczkę problemów tutaj w tym ostatnim tygodniu, czyli przez ostatnie 7 dni, ponieważ wyskoczyły mi chyba wszystkie możliwe glony, jakie mogłem sobie wyobrazić. Nie był to jakiś wysyp, powiedzmy, spektakularny, aczkolwiek najbardziej dostały roślinki wolnorosnące i w tym momencie były to przede wszystkim Aerio. Także tutaj chyba jedną z najbardziej poszkodowanych roślinek było Ultricia graminifolia i Aerio Taiwan. Powiem Wam szczerze, że nie wiem, może w pewne oko dość się dopatrzy, ale gdzieś jeszcze może jakaś kulka krasnorostu nawet na tym Aerio być. Te roślinki tutaj dosyć mocno oberwały, podobnie też jeżeli chodzi o Rotale Red Cross. Natomiast powiem Wam, że podziało się to w ten sposób, że prawdopodobna przyczyna tego wszystkiego, co tutaj się podziało, to był po prostu nadmierny wyrzut azotu, nadmierne skumulowanie się NO2, NO3 w zbiorniku. NO2 na pewno jeszcze śladowe jakieś ilości są, ale głównie NO3. W pierwszej kolejności przypyliło mi trochę szyby, no i niestety już na drugi, trzeci dzień ten pył wszedł inwazyjnie, dosyć mocno, dosyć szybko na wszelkiego rodzaju roślinki. Mało tego, tego NO3 było na tyle dużo i PO4 na tyle mało, że pomalutku zaczęły mi wychodzić na przodzie szyby cyjano. Także tutaj dosyć często ludzie się pytają, jak to też jest, że mam NO3 dużo, a PO4 jest tak w miarę i jak to się dzieje, że mi wychodzą cyjanobakterie bądź też sinice. No tutaj najlepszym rozwiązaniem będzie po prostu, jak sobie wpiszecie współczynnik Redfielda do Google i pojawi Wam się tabeleczka i tam będziecie mieli świetnie opisane, jakie zależności powinny być pierwiastków NO3 i PO4, znaczy no nie pierwiastków, tylko związków azotu i fosforu, azotanów i fosforanów w zbiorniku, żeby się pozbyć glonów i przede wszystkim, żeby nie dopuścić do tego, żeby powstały cyjanobakterie bądź też sinice. Także współczynnik Redfielda zapraszam, wpiszcie sobie w Google i popatrzcie sobie na te tabelki, bo dosyć dużo osób w ostatnim czasie też na streamie o to pytało, jak to właśnie jest, że mam dużo NO3, a przecież jak jest PO4 więcej, to dopiero wychodzą sinice. No niekoniecznie, też często się dzieje tak, że jak mamy o wiele, wiele, wiele za dużo NO3 w zbiorniku w stosunku do PO4, to te sinice i cyjano też potrafią wyskoczyć. Także tyle w kwestii sinic i cyjano, które dosyć szybko udało mi się tutaj zniwelować. Także została jeszcze kwestia tylko tego, że po prostu azotu było w kosmos za dużo. Oczywiście moja wina, ja sobie strzeliłem w kolano, moja wina, mea culpa. Po prostu nie zrobiłem podmianki w tym czasie, którym powinienem zrobić, bo generalnie sobie tak policzyłem, że 5 dni w zupełności wystarczy, żeby tą podmiankę zrobić. U mnie ta podmianka się przeciągnęła do dni 7 i te 2 dni przy tak żyznym podłożu, jakim jest Master Soil, powiem Wam szczerze, że to mało co sobie roślinek nie wymordowałem wszystkich, bo oprócz tych krasnali, które już ewidentnie pokazywały na to, że tych związków rybich i azotowych i w ogóle fosforanowych i wszelakich od jedzenia, od karmienia, od tego co rybki robią, jest tak dużo, że
postanowiły sobie tutaj wbić do mojego baniaka. Oczywiście wszelkiego rodzaju włoskowate, przepraszam, niteczki, które zaczęły z pokrywającego zielonego pyłu wychodzić na listkach, szczególnie jeżeli chodzi o alternaterę Reineke Mini, bądź też alternaterę Tom Roznerwik. Świetnie to było widać, jak Wam wspomniałem wielokrotnie, to są roślinki, które bardzo szybko pokazują, że taki pył się pojawia w baniaku, ponieważ ich listki bardzo szybko wtedy taki pył wyłapują i to rewelacyjnie widać pod każdym kątem, pod każdym światłem, że taki pył mamy wtedy w baniaczku. Także szybciutko, 50% podmiana od razu wleciała wody. No i też domniemałem, że skoro tego azotu tak dużo się skumulowało w tym baniaku, to jednak coś nie tak musi być z mediami filtracyjnymi. Jak Wam wspomniałem wcześiej, dostałem Hyper Prime dostałem ten Prime Pour i Hyper Pour od QD. Tutaj na wystart zbiornika ja najpierw sobie wymieniłem część medii na Prime, ale jednak stwierdziłem, że to widocznie jest za mało i po prostu następny koszyczek sobie też wymieniłem na Hyper. Także w tym momencie całe media filtracyjne wylądowały u mnie w dużym kubełku. To w sumie była wymiana półtorej koszyka z trzech, jeżeli chodzi o ceramikę. I to tak nie do końca, nawet pół na pół, bo jeszcze w siatce, w miejscu tam, gdzie powinna być lampa UV, też z dobre litr albo nawet 2 litry ceramiki się mieści, także to mniej więcej była taka wymiana ceramiki na poziomie 1/3. Także 1/3 ceramiki została wymieniona na nową. Podejrzewam, że za jakieś 2-3 tygodnie znowu jakiś jeden koszyczek wymienię. I z racji tego, że jak możecie zobaczyć, woda kryształ, też zaczął ten pył znikać dosyć szybko. W sumie po tej wymiance w sobotę, właściwie podmiance wody, tylko raz chyba w okolicach poniedziałku wyskoczył mi jeszcze delikatny pył na szybach, który od razu usunąłem. I do dzisiaj, czyli do czwartku, tego pyłu więcej nie zobaczyłem. Przy podawaniu 2,45 ml żelaza na 2 dni. Także tą dawkę, którą podawałem wcześniej, żelaza jeszcze rozpołowiłem, także już nie daję 2,45 tak jak na samym początku. To też mogło się częściowo przyczynić do tego takiego nadmiaru wyrzutu bądź też skumulowania tych wszystkich odżywczych rzeczy w akwarium. Także te 2,45, które na początku dawałem co dzień, w tym momencie wychodzi, że 3 razy w tygodniu podaję 2,45 ml żelaza Hybrid FE z QD. Także tyle tego żelaza wpada. Jak widać, roślinki bardzo chętnie przyjmują, czują się wręcz, że tak powiem, dosyć dobrze, nawet bym powiedział, że rewelacyjnie. Także no jest to jakiś sposób dobrego postępowania i zaznaczmy, 23 dzień, 22 czy 23 dzień działalności baniaka, 22 chyba, tak mówiłem na początku, i jeszcze absolutnie żadnego NPK nie było podane do supa wody. Także mierzyłem sobie ostatnio też testami, jak to wygląda, jeżeli chodzi o zawartości różnych związków tutaj mineralnych w moim baniaczku. No i powiem Wam w ten sposób, że NO3 jeszcze kosmicznie wysokie, ponad 30 ppm, PO4 z podłoża przez szmateczkę wyciągnięte szczykawką wodę, PO4 jest między 0,5 a 0,75, także to nie jest 0,5, to nie jest 0,75, ale coś pomiędzy.
Także stosunkowo dobrze, bo przyjmijmy, że to jest w podłożu, więc ta wartość raczej się tam nie będzie zmieniać. Także przyjmijmy sobie 0,6 ppm PO4 w zbiorniczku. Żelaza nie mierzyłem, więc Wam nie powiem. I potas na poziomie 20, między 25 a 30 ppm. Tyle wynosi potas u mnie w zbiorniku, także jeszcze troszeczkę tego potasu z tego KH Buildera mi zostało, ale to dosyć szybko, że tak powiem, schodzi. Jeżeli chodzi o zawartość dwutlenku węgla, no to jest w granicach między 25 a 30 ppm w moim zbiorniczku. Jak widzicie, roślinki dosyć dobrze to wszystko znoszą. Na tą chwilę świecę też około już 8-9 godzin pełnym światłem, czyli wszystkie świetlówki 54-watowe tutaj świecą przez 8 godzin i ostatnie 4 godziny, bądź też pierwsze 2 godziny i ostatnie 2 godziny na tych pseudozmierzchach i świtach świecą tylko 2 świetlówki, także 8 godzin pełnego światła i 4 godziny około 100 watów tutaj świeci. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o świecenie, o CO2 i różne związki tutaj w moim baniaczku. Jak widzicie też, no nie ma chyba jeszcze na razie specjalnie po co zaczynać tutaj nawożenia. Poczekamy jeszcze ten jeden tydzień, także myślę, że może tutaj już w granicach 6-12 grudnia będzie trzeba to nawożenie delikatnie rozpocząć. Podejrzewam, że na początku pójdzie tylko i wyłącznie potas do podmiany. Jeżeli chodzi jeszcze właśnie o parametry zbiorniczka, to pH na stałym poziomie już od chyba półtorej tygodnia 5,5 się utrzymuje. GH mineralizuje w tym momencie na 7. Także do podmianki wrzucam 7, więc w zbiorniku będzie coś między tam 6 a 7. Ponieważ mineralizuje na 7, a w zbiorniku było lekko powyżej 6, więc no te 60 litrów z tych 250, które liczę tutaj na nawożenie, to tak mniej więcej wychodzi. Także GH w granicach gdzieś tam 6,5 może. No w tą stronę trzeba to policzyć. KH na poziomie 2 mniej więcej. Tak to wygląda, po dodaniu dwóch kropelek KH się wybarwia test, więc liczę, że tutaj na poziomie mniej więcej 2 to KH jest. Co by tutaj jeszcze Wam powiedzieć? No generalnie widać, że to żelazo podawane, które ja daję, które dawałem na początku, że tak powiem, może troszeczkę w zbyt dużej ilości. Ta dawka moim zdaniem powinna być ciutkę mniejsza. Może wystarczyłoby w zupełności te 3 razy po 2,45 ml na tydzień podawać i te roślinki by stanęły na nogi, a tak po prostu zaskoczyło mnie tutaj skumulowanie wszystkich rzeczy, nie zrobienie podmianki, no i niestety wysyp wszelkiego rodzaju pyłu. Na szczęście nie weszły zielenice punktowe, bo to już by było chyba tutaj, że tak powiem, dosyć trudno się tego pozbyć, chociaż może gdzieniegdzie przy niektórych roślinkach w dolnych partiach takie zielenice można by było też znaleźć, ale nitki, krasnorosty, jakaś wata, jakieś różne inne pyły się pojawiły, a tak jak widzicie, po tygodniu przed podmianką, którą będę robił też i dzisiaj, baniaczek prezentuje się moim zdaniem znakomicie, szczególnie jeżeli chodzi tutaj o roślinki,
Może na szybciutko Wam tylko przejdę. Bakopa kolorata z tyłu. Bardzo fajnie już się wybarwiła. Ludwigia Ovalis Pink. Fenomenalnie fajny kolor różowy. Ludwigia Orange Juice, tak jak widzicie, bez komentarza. Coupea też bardzo fajnie się wybarwia. No teraz do bardziej wymagających roślinek, jak widzicie, Ludwigia White w końcu rusza z kopyta, tak jak Wam też mówiłem na streamie. Już kilka tych główek, nawet kilkanaście bym naliczył, jakbym jeszcze policzył to wszystko, co jest tam z tyłu pochowane. Zobaczcie sobie tutaj Ludwigia Pantanal, oprócz tych trzech główek, które cały czas były, już liczne boczne odrosty, także też będzie dobry materiał na dopełnienie zbiornika. Ludwigia Guinea Senegalensis też, jak widzicie, bardzo fajnie rośnie. Rotala Mexicana Araguaya, super, bardzo fajnie. Tonina Tocantinis, rozmnożona już wielokrotnie. Rotala Red Cross się podnosi i to dosyć mocno. Ultricia graminifolia w końcu robi się z żółtej zieloną i zaczyna też mega fajnie rosnąć po tej inwazji tej waty i tych krasnorostów, które na niej rosły. Co mnie bardzo cieszy, to zobaczcie sobie, jedna sadzoneczka malutka Heidelberga, bo mi się urwała. Natomiast tych główek tutaj na tej roślince, która jako jedna trafiła sadzonka do mnie, jest w tym momencie już chyba 5, także 5 plus ta jedna, już mamy 6. Także Heidelberg bardzo dobrze się tutaj po Gostemon czuje. Troszeczkę słabiej idzie Erectusowi, chociaż nie wiem dlaczego, bo to w porównaniu, jeżeli chodzi o wymagania tych dwóch roślinek i unikalność, no to ten Erectus to tu powinien jak taka bomba już po prostu być na takiej wysokości. Jeszcze Sygonanthus Gigant się też podnosi z kolan. Sygonanthus Lago Grande po prostu eksplodował. Tutaj jeszcze macie Pogosteman Kimberly. Nessa Golden w końcu rusza, ale ona tutaj, wiadomo, księżniczka będzie narzekać, dopóki się nie zacznie normalnego nawożenia i ten potas też nie zleci troszeczkę niżej, to ona będzie cały czas marudzić. Tonina Fluvitialis sobie tutaj rośnie bez problemu. Ludwigia Mini Espered, jak widzicie, cały burz za nami. Ludwigia, cały czas zapominam, jak ona ma. Nie glanduloza, tylko ta druga, wiecie, Perenzis, tak, tam sobie rośnie. Tutaj macie jeszcze, co macie, Diode CF, Erios Ateceum też powoli staje z nóg. Limnophila Aromatica Mini, jak widzicie, też bardzo fajnie, tutaj przycięta, tam troszeczkę jeszcze taka mi została dziura, no ale muszę ją troszeczkę tutaj bliżej przesunąć, po podmiance pewnie to się zmieni. Rotala Mexicana Goyas, tak jak widzicie, też bardzo fajnie tutaj mocno odbija i końcóweczki się robią coraz większe, te palemki krwisto-czerwone, także jestem bardzo zadowolony. I Ludwigia Sperocarpa Velpilosa, też jak widzicie, wybarwienie jej wskazuje na to, że tego azotu jeszcze jest dosyć dużo w wodzie. Tonina Lotus Blossom, tu troszeczkę było z nią problemów na początku, ale oprócz tych dwóch sadzonek, które ja wsadziłem na początku, już mamy dodatkowo 1, 2, 3, 4 gdzieś tam spod spodu z odrostów idą. Mam nadzieję, że glony ich tam nie utuką przy tym podłożu. No i Pogostemon Helferii, czyli nasza gwiazda wodna, tutaj tak jak widzicie, też sobie radzi bardzo fajnie. Araguaya, Heniek, który tutaj bardzo, bardzo ładnie się rozrasta, tam jeszcze jakieś szczepki Ludwigi White, które gdzieś tam mi po prostu fruwały, musiałem je gdzieś po prostu wstawić, żeby się nie zmarnowały. Rotala Green też, jak widzicie, rewelacyjnie. No i Amania Senegalensis z tyłu też bardzo ładnie już wybarwiona, daje tutaj też czadu. Także tyle woli tego update'iku. Ja się biorę za podmiankę. Mam nadzieję, że filmik Wam się tutaj spodoba. Zachęcam Was do komentowania, lajkowania. Każda łapka to wiecie. Filmy sobie lepiej radzą z algorytmami YouTube'a. Są po prostu
lepiej wyświetlane i też mamy coraz więcej nowych członków naszej tutaj społeczności akwarystycznej, co mnie bardzo cieszy. Dosyć szybko te liczby tutaj nam się nakręcają, a ja Wam serdecznie dziękuję za uwagę, dziękuję za to, że jesteście, że lajkujecie, że udostępniacie, że komentujecie. No i co? No i do zobaczenia w takim razie prawdopodobnie w niedzielę na streamiku, jak zawsze. Już powoli to taką naszą tradycją się robi, niedzielny streamik akwarystyczny. Także może to też jakaś inicjatywa tutaj będzie taka regularna. No dobra, trzymajcie się, do zobaczenia. Pa, pa. Hej.